Odkurzacz. Kto lubi odkurzać? Ręka do góry. Nikt, rozumiem. Ja też nienawidzę odkurzać, ale spokojnie. Nie będę Was namawiał dzisiaj do odkurzania tym odkurzaczem, tylko pokażę Wam roboty odkurzacza, ale takie za, uwaga, uwaga, 350 zł i 490 zł. Czy takie odkurzanie, takimi robotami ma jakikolwiek sens? Czy taki odkurzacz za tak niewielkie pieniądze jest w stanie odkurzyć nasze mieszkanie? Kurczę, ja mam, szczerze mówiąc, duże wątpliwości. Ale oczywiście zaraz to sprawdzimy. Zapraszam na Urbański testuje odkurzacze. Słuchajcie, czegoś podobnego jeszcze w życiu nie testowałem. Odkurzacz, który kosztuje 350 zł. Oczywiście szumnie nazywany robotem odkurzaczem. Wykonany z plastiku, przynajmniej jeżeli chodzi o budowę. Ten plastik nie jest złej jakości. Mamy rączkę, którą możemy przenosić ten odkurzacz, co jest istotne, ponieważ do tego odkurzacza nie ma stacji dokującej, tak jak jest to w przypadku tych droższych odkurzaczy robotów. A więc po skończonej pracy, kiedy on się już nasprząta i wyłączy, musimy go po prostu zabrać i podłączyć do zasilania. Tu mamy gniazdo zasilania, jest w zestawie oczywiście ładowareczka. Pod spodem mamy jedną taką szczotkę, mamy także tę szczoteczkę, która zagarnia, jedna szczotka. Koła są miękkie, więc nie powinny zostawiać śladu na drewnianej podłodze. Bateria jest w środku, właśnie zobaczmy, jak wygląda sprawa z baterią, bo niestety producent na swojej stronie nie podaje, jaką ma pojemność. Natomiast jeżeli chodzi o czas pracy tego odkurzacza, to on ma wynosić maksymalnie do około 40 minut. To jest model IRS01R, tańszy model. No jest bateria, nie jest duża, ale też myślę, że to te 40 minut powinna wystarczyć. Też nie jest napisane, jaką ma pojemność. Wymienna, to ważne, po jakimś czasie, jak każda bateria, akumulator się zużyje, więc będzie można ją bez żadnego problemu wymienić. Wystarczą tylko dwie śrubeczki. Pojemnik na kurz niestety nie jest zbyt duży i moim zdaniem dziwnie umieszczony, zaraz to dokręcę, bo pojemnik na kurz znajduje się, o, zobaczcie, tu. Nie jest on jak gdyby oddzielnym pojemnikiem, tylko jest częścią całego odkurzacza. A więc tu wlatuje nam kurz, brud i różnego rodzaju inne śmieci. Wyrzucamy i po robocie. Tego mamy już z głowy, tak można powiedzieć. A, jeszcze jedna rzecz. 10 minut. 20 minut, maksymalny czas pracy. Możemy ustawić, jak długo ma ten odkurzacz pracować. Drugi odkurzacz. No, ten to już jest troszeczkę droższy i więcej kosztuje. 499 zł. Jezu, skąd ja tyle pieniędzy wezmę? No nie, no tani jest. No to jest cały czas tani odkurzacz. Kiedy pomyślimy o tych drogich sprzętach, no to rzeczywiście ten bije je na głowę. Plastik. Od tego zacznijmy. Dziwny ma ten uchwyt. Zobaczcie, ja się boję, że ten odkurzacz może nam, znaczy ten uchwyt może się połamać i odkurzacz spaść. A pod tą klapą fioletową, okej, niech będzie, mamy pojemnik na kurz. O, i on już nie jest integralną częścią, tylko jest osobną. Nie jest zbyt duży, nie jest zbyt pojemny, ale jest wyciągany. Moim zdaniem lepsze rozwiązanie. W końcu więcej płacimy, prawda? 499 zł. Nie mamy tutaj żadnych szczotek. To jest dziwne, bo chyba powinny być, tak mi się wydaje. Natomiast jest tutaj otwór, który wciąga nam kurz. Przelatuje na drugą stronę, wpada oczywiście brud i kurz do tego zbiorniczka. Mamy dwie szczoteczki, które nagarniają nam kurz i śmieci do środka. Mamy to kółeczko, które się obraca. Też są dwa kółka, one nie pracują, nie są amortyzowane. No, ciekawy jestem, jak to będzie podjeżdżało pod dywan, ale są gumowe i myślę, że też nie pobrudzą nam podłogi. Bateria jest w tym miejscu. Chyba ma, coś mi się tak wydaje, 1000 mAh pojemności. Pewności nie mam. Natomiast ten odkurzacz może pracować podobno przez godzinę. No to już jest niezły wynik. I tu mamy, słuchajcie, tak. 1000 mAh. Bateria też jest wyciągana, więc możemy sobie ją po jakimś czasie wymienić, kiedy już osłabnie. A, jeszcze zobaczcie. Do tego odkurzacza mamy pilota. Ja nie mogę, jaki wypasiony pilot. Prosty pilot. Możemy wprowadzić ten odkurzacz w tryb automatyczny albo dzięki temu urządzeniu, czyli pilotowi, sterować nim tam, gdzie chcemy, tam pojedziemy. Wygodnie sobie siedzimy na kanapie. Tyle teorii, zaczynamy testy.
dwa wypasione odkurzacze są już gotowe do akcji. Dignity za 350 zł i drugi model też Dignity za 499 zł. No zobaczymy, czy one posprzątają tę przestrzeń, rozsypają tutaj trochę kaszy i wstawię jeszcze im krzesło. O, bo one omijają też przeszkody, a ten biały to nawet podobno nie spadnie ze schodów, ale to sprawdzimy później. Odpalamy tego białego z pilocika i co? Jest, a tego ręcznie. Idę na kawę. Nie wiem jak wy, ale ja jestem naprawdę zaskoczony, że te odkurzacze za w sumie niewielkie pieniądze dobrze się spisują, przynajmniej w kuchni. Natomiast jeżeli chodzi o odkurzanie na dywanie, znaczy o podjechanie na dywan, no to niestety ani jeden, ani drugi nie podjechał pod mój dywan, a on nie jest wcale gruby. Szkoda. Pytanie teraz, czy te odkurzacze nie spadną nam z tego stołu, czy mają te czujniki, które pozwalają nam wykorzystać je na pięterku albo no, na schodach. No, wiedziałem co. Asekuracja na wszelki wypadek. No widzicie, że nie spada, jest cichy. Bardzo fajne, jeżeli chodzi o wykorzystanie takiego sprzętu, kiedy domownicy są w domu, bo on nie hałasuje, nie przeszkadza. Okej, okay. Masz chłopaku, u mnie plus. A ten za 350 zł? A, musimy go włączyć przecież. Zaoszczędzili, prawda? Nie ma tych czujników, spadnie wam ze stołu, spadnie z pięterka, spadnie ze schodów. No coś za coś, troszeczkę mniej płacimy, trochę mniej dostajemy. Pora na krótkie podsumowanie. Słuchajcie, tak naprawdę to nie wiem, jak je podsumować, bo nie można powiedzieć o tych odkurzaczach, że nie dały rady, że nie posprzątały mojej kuchni, bo posprzątały. Na dowód czego spróbujemy, o zobaczcie, opróżnić ten pojemnik. A leci. Pozbierało się trochę tego, wiem, że będę musiał jeszcze raz odkurzyć. Pamiętajcie, jeżeli będziecie wyrzucać to, co zbierze ten odkurzacz, bezpośrednio nad śmietnikiem otwieramy tę klapę, bo inaczej poleci wam wszystko na podłogę. Ten odkurzacz, ten tańszy za 350 zł, z pewnością jest troszeczkę gorszy od swojego lepszego brata, z tego względu, że jest głośniejszy. Nie ma tych czujników, które pozwalają mu nie spaść ze stołu czy ze schodów, no ale jest tańszy, kosztuje 350 zł i odkurza. Było, nie było. Drugi odkurzacz no jest troszeczkę lepiej wykonany, technologicznie bardziej zaawansowany, jest też trochę cięższy, świetnie także odkurza, ma dwie zmiotki, co mu pomaga w tym odkurzaniu, jest cichy, to jest bardzo ważne. No jest trochę droższy, niestety. Jak gdybym miał wybierać, pewnie wybrałbym tego biało-fioletowego. A wy? Po co wydawać 2 czy 4 tysiące na inny sprzęt, który oczywiście jest bardziej wypasiony, ma jakieś tam kamery internetowe, lepiej poznaje mieszkanie, ale odkurza tak samo. No prawie, no prawie.